Witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 już odcinku z gry Colony Survival. I tak, czym się dzisiaj zajmiemy? Myślałem o zamku, ale się też zastanawiam, czy nie ruszyć by tematu, już wam pokażę, nie ruszyć tematu wartowni oraz takiego placu bitewnego, który byśmy zrobili pewnie tutaj. Przecież to nie za mało miejsca trochę. Placu bitewnego, placu treningowego, ale to jest chyba trochę za mało miejsca. Ale ta wartownia to nie głupi pomysł, żeby tutaj stała. Musiałbym mieć przejście na środku, wysokość 8 pewnie. Być połączona na górze, ale nie, myślę, że się zajmiemy się środkiem zamku. I wykończymy sobie zamek. Tutaj tak fajnie. I myślałem też, czy by nie zrobić komnaty tronowej przypadkiem tutaj. Tak, tutaj na przykład, żeby tronu nie zrobić takiego za tym banerem. I właśnie nie wiem. A ten baner chyba nie może być obudowany, o ile się nie mylę. Bo wtedy jest ten tryb taki. O właśnie. Siege, czy jak to się tam nazywa. No mniejsza. Dlatego teraz tutaj wszędzie damy kamień. Na razie tutaj zostawimy to pole trawy jedno, żeby nie ruszać tego strażnika, bo nie chcę mi się go od nowa ustawiać po prostu. Chociaż, dobra. No właśnie. Pyk, okej. I tutaj robimy z kamienia wszędzie. W środku zrobimy z tych ładnych desek kolejowanych. I myślę, że dzisiaj też zrobimy lochy. To jest też bardzo fajny pomysł, moim zdaniem. Lochy, tak. Z tego, co się orientuję, to baner bez problemu można podkopać. Oj. Dobra, no właśnie. Tak, tylko coś takiego dzieje się, jak nie ma banera. Okej, deski. Tutaj mamy piękne nasze lśniące deski. I teraz sobie robimy podłogę z tych desek. Wiem, że dzisiaj miała być seria z innej gry, ale stwierdziłem, że chcę sobie pograć w tą grę. Lubię w niej budować, więc czemu nie? A na inne gry przyjdzie jeszcze czas. Myślę, że to dobra decyzja, jaka by nie była. Dobra, teraz sobie tutaj wydeskuję i zaraz się zobaczymy, nie chcę was tym zanudzać. Właśnie póki jeszcze noc jest, zauważyłem taką śmieszną rzecz. Teraz mamy więcej kolonistów i zobaczy, ile zombie nas atakuje. Jaki sznurek tutaj idzie w ogóle ich. Jest masakra jakaś. No nic, wstaje dzień, a idę dalej deski robić. Tak byłem się jeszcze przejść i myślałem, co robić. Dobra. To wracam do deskowania. Więc tak, skończyłem tutaj pierwszy tunel już. Na górze wydeskowałem wszystko. I tam na dole będą lochy generalnie. Tutaj będzie z każdej strony zejście do lochu. Tu będą cztery korytarze i tu będzie taki jeden wspólny korytarz dookoła, a po środku będą cele. Nie wiem. Co o tym sądzicie? Mi się ten pomysł bardzo podoba na przykład. Myślę, że jest fajny. To muszę jeszcze wszędzie zamienić tą ziemię na kamień. Żeby było bardziej klimatycznie, to od razu to zrobię. Tak. Bo wiecie, no. Ale podłogę zostawię z takiego zwykłego kamienia. Bo tak lepiej wygląda moim zdaniem. Tak. Zastanawiam się, co zrobić po tych lochach jeszcze. I nie wiem w sumie. I tam chyba, gdzie pokazywałem wam to miejsce, gdzie sugerowałem, żeby zrobić tą arenę. Znaczy nie arenę, tylko wartownię, nie wartownię, zbrojownię i pole ćwiczebne, to tam jednak chyba zrobię kamienicę teraz, myślę. A zbrojownia i wartownia będzie gdzieś obok po prostu zamku. Czy to jest najlepszy, najfajniejszy pomysł. Dobra, to idę wykopać jeszcze takie tutaj raz, dwa, trzy tunele i zaraz się widzimy.
Więc tak, osiągnąłem nasz cel, zrobiłem tutaj korytarze. Ten pasek tutaj zostawimy. Teraz tak, tutaj na pewno będziemy rogi zaznaczyć najpierw. Proszę, ile możemy zrobić cel. Dobra. Cele byśmy robili 3 na 3. Czyli takie. Takie? Nie, więcej o jedno. To nie wiem, czy na 3, czy... Sprawdźmy, jak to wyjdzie najpierw. Spoko wychodzi, 3 na 3. Pięknie, 3 na 3. Dokładnie tak. To może być trochę męczące, nużące i w ogóle wiem, ciemno, brzydko. Liczę bloki, ale no co zrobić, no. Ktoś musi, tak? Okej. Tutaj. Teraz tak. Jakby to zrobić, żeby to fajnie nam wyglądało? To jest nasza jedna właśnie nasza jedna klatka, nie wiem jak to nazwa, cela. To tak wygląda. Te bloki sobie weźmiemy. Ojej, nie wiem, przycisk oczywiście. Nie wiem, czy sterowanie jest odwrócone, że tak dziwnie się tutaj bloki kładzie, czy co? Straszne dziwne to jest. Takie mało intuicyjne, bym rzekł. A to jest alfa, może to naprawię, może coś zmienię jeszcze. Na pewno nawet. Tylko żeby nie zepsuli tej gry. I tak, to jest nasza cela, nazwijmy to. I tak, wejście robimy z jednej strony jak coś. Czyli tak, z tej zrobimy. Tak wydrążymy w skalę fajnie. Dobra. Tutaj proszę, pierwszy. Ale ciemno zostawimy. Co będą mieli wygodę. Niech zapomną. To nie będzie wygodne więzienie. No raz, skoro wiecie, jak to wygląda, albo nie będę ciął tego materiału aż tak. Chcecie dłuższe odcinki, to będziecie mieli dłuższy odcinek. Proszę bardzo. Mi to tam obojętne, co wam pokażę w sumie. I tak to bym zrobił. A jeżeli wy chcecie to oglądać, no to znaczy, że jest dobrze, prawda? I druga cela. Teraz będzie trzecia. Wydrążona. Oj. Zepsułem tutaj. Tutaj powinno być o jedną stronę dalej. Trzy na trzy powinna być cela. Dokładnie tak. Aha. Dokładnie tak. Dobrze, to zauważyłem, bo było przykro potem. 3 na 3, tak. Tutaj robimy ścianę. Ojej, dobra. Ciemno strasznie, nic nie widzę. Chyba sobie zapalę światło. No super. Fajnie nam to wychodzi, mi się podoba.
jest. Ach. Oczywiście kamień się skończy standardowo. O, dobra, nie potrzebujemy już w sumie. Ale tutaj jeszcze. Gdzie tu środek wychodzi? Tutaj chyba środek wypada na logikę. No. I teraz ta. Wejście do tej też zrobimy z tej strony. Bo nie inaczej, nie z innej. Musi tak być niestety. Pięknie. I sufit. O nie, znowu. Tak, tak, 3 na 3. Mogłem w sumie zrobić prycze fajniejsze. Takie z kamienia, to jakby. No to by fajnie wyglądało. To jakby zostać po prostu dwa takie bloki. Surowe. Ajajaj. Nie pomyślałem. Już za późno, chyba nie mogę postawić takiego kamienia zwykłego po prostu. No nic. Dobra. Dobra, to ja tu zrobię resztę i pokażę wam rezultat. Właśnie zmarł nam strażnik. Nie wiem gdzie, nie wiem jak. Ale zmarł. Mam podejrzenia gdzie. Nie. Są wszyscy. Nie. Są wszyscy. A to może w kościele? Tutaj na pewno nie. Tutaj? Nie, no też jest. Ktoś gdzieś zmarł, nie wiem gdzie. Niby strażnik. Albo tutaj? Tu zmarł, właśnie. Mamy pierwszą ofiarę. W takim razie, wiecie co trzeba zrobić. Tak. Pierwszy. Tak zrobimy. Tak. Nie tak. Zrobimy z może tego. Nie wiem, chyba z tego. Bo z desek nie wiem czy. Nie wiem czy chcemy deski. Nie no, chyba nie. Zostawimy ten blok. A może po prostu tak zrobimy? Tak się jeszcze zastanawiam. A gdyby tak. No zostawmy to. Albo kamień. Tak zrobimy. No. Żegnaj kolonisto. Cóż poradzić. Dobra. To ja wracam do robienia naszych celi. Okej, okay, skończyłem. Tak to teraz wygląda. Tutaj widzicie, mamy cele. Piękne. Tutaj mamy 4 po tej stronie. Mamy 3. Mamy 3. No nie, i znowu zmarł. No nie. Coś miałem problem. O Boże, o Boże. Ile nagrobków trzeba będzie zrobić? Co się stało? Wszyscy umierają. Czemu? Co się dzieje? Czemu wszyscy umierają? Matko jedyna. Strzały. O matko.
Oto się nam wytworzył problem z zombie. O matko boska. Idziemy zamknąć wejście. Oho. Ale nam najazd zrobili. O Boże. O matuniu. Ja cię pierniczę. Co tu się dzieje w ogóle? Idzie wschód. Boże. To będzie jeden wielki symboliczny nagrobek. Nie wierzę, to czemu mi się strzały skończyły? Ja w to nie wierzę. Dobra. Ale nam jedzenie leci. Boże. Nie odrobimy tego wszystkiego teraz chyba. Chociaż może odrobimy. Dobra, odrobimy to. Strzały się skończyły. Zabrakło nam strzał. Nie mogę strzelać. Dobra. Z racji tego, że wielu kolonistów poniosło się śmierć, zrobimy jeden wielki nagrobek. Duży. Tak. Taką bardziej, nie wiem, kryptę. Będzie o tutaj, odtąd, dotąd. I ją zrobimy z cegły i tego, żeby nie było tak smutno. Tutaj na tyle. Chyba na tyle styknie nam. Zrobimy na jeden dalej. Nie, nie, nie. Na tyle. Nie z tego. Z tego zrobimy. Takie oho. I dach zrobimy może z drewna. Tego ładnego. Chyba tak będzie najlepiej. Znaczy, czy to nie zrobić czegoś takiego jeszcze? A może nie? Ale tutaj nie wiem, czy nie zrobię takiego czegoś. Chyba nie. Nie, nie. Chyba zostawię tak. Ewentualnie tutaj się zadaszy? Nie. Wiem, o czym zapomnieliśmy. O tym. O świeczkach, pochodniach, zniczach. Tak. Więc tutaj poległo wiele ludzi. Jeszcze mogę. W sumie. I tutaj potrzebujemy Adobe. Adobe, nie wiem. Dobra. I mamy strzał. 120. Mało. Co wy robicie z tym żelazem, ludzie? Deski? Tu są. O. Sto 136. Mało. O, rany, rany. Mam nadzieję, że im nie zabraknie. Nie chcę robić drugiego takiego. Takiej krypty. No nic. 136 strzał. Módlmy się, żeby się nic nie stało. Okej. Okay. Mamy nasze piękne wnętrze zamku. Mamy tutaj
Schodki, cele. Oświetlimy trochę, żeby nie było tak smutno. Oho, zaczęli strzelać. Ile? 131 już, a minęła chwila tylko. Coś masakra. No i nie w tą stronę. Masakra. Nie wiem, chyba się zamkniemy na tą noc. 26 już jest. Dobra. Zamykamy tych tu. Ten nikogo nie ma. Chodźmy zamknąć kościół. Tak. Chodźmy zamknąć to. No zaraz się nam skończą strzały i nic nie będziemy mogli zrobić. Okej. I zamykamy zamek. Już 55 strzał tylko, no nie. Tak. I jesteśmy w trybie oblężenia. I nasze strzały się właśnie skończyły. No, ale jesteśmy w trybie oblężenia. 6 razy jedzenie się nam dłużej, bardziej zużywa. To nic, mamy dużo jedzenia. O Jezu, ja złe piece postawiłem. Jestem idiotą. Taki piec miałem postawić. No. I chciałem w zasadzie to do zera na razie. Oba te. I żelaza w cholerę. O nie. Giną. Gdzieś giną. Giną strażnicy gdzieś. Trzech zginęło. Niedobrze, niedobrze. To nigdzie. Nie przeżyjemy tej nocy. To nigdzie to nam tak. Ja cię szkręcę. Jak się pchają dranie. I umierają od razu. A to nie ten tutaj zginął przypadkiem? Nie. Ale jak się pchają skubańce. Jezus Maria, dobra, teraz to się zepsuło wszystko. Poszło wszystko w cholerę. Ale idzie wschód, to nas ratuje. Kto zginął? Gdzie oni zginęli? Tam nie, tam nie. Tam też nie. Ja nie wiem, gdzie oni mogli zginąć. Ale idzie, Boże. O, Matuniu. O, rany. O, dobra. Dobra, to z racji tego, że nam brakuje strzał, tutaj zrobimy sobie kolejny sklep. Co potrzebujemy do shopu? To są shop, to są sklepy? Tak. Sklepy. Chyba sklepy. Tak. Stone bricks, gold coins. To się da załatwić. I co jeszcze? A nie, to jest workbench, przepraszam. Dobra. Pomyliło mi się. Tutaj i tutaj. Dobra. Strzały infinite. Okej. Okay. Rekrutujemy naszego kolonistę do roboty. Mamy 168 strzał już. Bardzo dobrze. Odrabiamy naszą ekonomię. Wszystko zaczyna działać. Budowaliśmy lochy. Tak. Nasi pracownicy pracują. Budowaliśmy tam nawet na ich cześć.
Grobowiec, także wszystko śmiga, hula ładnie. Nasze jedzenie, co z nim? Spada. Niebezpiecznie szybko. I chyba jeszcze rozszerzymy farmę od razu. Bo podupadamy z tego, co widzę, z naszą gospodarką. Aha. Command tu. Wheat farm. Tak. Tutaj lecimy. Aha, dobra, muszę wyciąć najpierw to drzewo. Okej. Ile mamy? 264 strzały, dobra. Occupied by blocks. Aha, dobra, kolejne drzewo. Wszystko jasne. Dobra. Comment tu. Wheat farm. Okej. I dwie farmy myślę zrobimy. Nie na jedną, dwie. No powinna być w ogóle taka. Ale dobra, już robimy takie, to robimy tak. Dobra. I rekrutujemy dwóch kolonistów. Mamy 300 strzał, ale to i tak chyba nie wystarczy na noc. Tu też byłoby, jakby było tych strzał o wiele więcej. O proszę, tutaj mamy jeszcze nawet 6. To możemy pomóc im trochę. 344 strzały mamy. Za mało, ale myślę, że nas przetrwamy bez problemu. Dobra, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. No, łatwa to przeprawa nie była. Nie wiem, że miałem zrobić więcej, no ale no, wyszło jak wyszło niestety. W każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie i komentujcie, subskrybujcie, łapkę w górę, jak się podobało i do zobaczenia wkrótce.